W malarstwie Jacka Malczewskiego nic nie jest takie, jakim się wydaje. W tryptyku Prawo Ojczyzna Sztuka artysta posługuje się symbolem i wytrąca nas z utartych schematów, aby opowiedzieć o roli artysty i o jego przeznaczeniu. To, co najbardziej fascynujące, to fakt, że malarz pod warstwą treści uniwersalnych zawarł pewną tajemnicę, która zaważyła na jego twórczości artystycznej. Na centralnym panelu artysta przedstawił ojczyznę, która wraz z dziećmi wędruje, tuła się. W dłoni trzyma laskę wędrowcy. Malczewski nadał postaciom rysy swoich najbliższych. Polonia przypomina jego żonę, Marię z Gralewskich, chłopiec jego syna Rafała, a dziewczynka jego córkę Julię. W kierunku Polonii zwraca się postać mężczyzny z lewej części tryptyku zatytułowanej Prawo. Jest to wizerunek samego artysty, który sportretował się w towarzystwie dwóch mitologicznych postaci. Z mroku wyłania się Thanatos, uosobienie śmierci. W dłoni trzyma miecz katowski, niebezpiecznie blisko szyi malarza. Artysta zwrócony jest w kierunku Fauna. Ta postać mitologiczna została przedstawiona w sposób dość przewrotny. Faun jest tutaj smutny, osowiały. Podobnie jak wszyscy bohaterowie tryptyku, co przeczy jasnej i żywej kolorystyce. W kierunku ojczyzny podąża orszak, przedstawiony na części zatytułowanej Sztuka. Na czele artysta przedstawił sam siebie w towarzystwie siostry Bronisławy. Za artystą podąża naga kobieta ze skrzydłami motyla oraz z gałązką laurową w dłoni. Jest to najprawdopodobniej muza lub uosobienie sztuki, sławy, gdyż na postronku prowadzi ona Pegaza, symbol natchnienia. Malarz na plecy ma nałożony szynel. Jest to mundur rosyjski, który wówczas powszechnie był kojarzony z klęską powstania styczniowego oraz z sybirskimi zesłańcami. Malczewski nosił właśnie taki niewidzialny szynel, ciężki i przetłaczający mundur, który jest symbolem jego wewnętrznych dylematów. Jego ojciec, jego nauczyciel Jan Matejko, krytycy artystyczni, mówili mu, jak ma tworzyć. Wciąż słyszał, nie eksperymentuj, lecz służ ojczyźnie. Ganili go także, że jego sztuka gasi ducha narodu. Malczewski bowiem miał ambiwalentny stosunek do powstań. Nie chciał również uprawiać bohaterologii, tak jak to robił Matejko. Przyglądał się za to bacznie modernistom, którzy dążyli do tego, aby artysta mógł swobodnie wyrażać to, czego tylko sam zapragnie, opowiadać o sobie. Bardzo go to pociągało. Malczewski zderza w tryptyku te dwie, zdawałoby się, nieprzystające postawy. Polonię przedstawia w szkarłatnym królewskim płaszczu. Na piersi maluje jej krzyż, we włosy wplata kwiat ostu. Prezentuje również kajdany. Nasuwa to skojarzenia z pojmanym Chrystusem. Ojczyźnie nadaje również rysy swojej żony, co nie wydaje się być przypadkiem. W 1903 roku, kiedy artysta maluje tryptyk, małżonkowie przychodzą już wieloletnie rozczarowanie sobą nawzajem. Na obrazie Prawo artysta kieruje swoją twarz w stronę żony ojczyzny, lecz nie jest w stanie spojrzeć jej w oczy. Podobna sytuacja ma miejsce na obrazie Sztuka. Być może rudowłosa kobieta krącząca za nim to jeden z pierwszych kryptoportretów Marii Balowej, którą my pamiętamy jako jego wieloletnią muzę, a także kochankę. To właśnie ich miłość miała ogromny wpływ na wybierane przez niego wątki, na estetyzację formy. Tryptyk jest tego doskonałym przykładem.